Witamy Was serdecznie. Witamy serdecznie. Dzisiaj zapraszamy Was na dwuodcinkową serię jasnowidzenia. Są to bardzo ciekawe odcinki. Prosiliście o takie tematy, zupełny hit tematów, bardzo gorące tematy, częściowo zakrawające pod teorie spiskowe. Chociaż według mnie to nie są teorie spiskowe, to są bardzo realne scenariusze. Dużo tutaj będziemy mówić o zagrożeniach, co nam będzie grozić, o bardzo dużych zagrożeniach i zbliżamy się do kulminacyjnych momentów w historii świata, gdzie może być bardzo gorąco i to może naprawdę być bardzo niebezpieczne dla ludzkości. Więc dzisiaj będzie taka seria gorących tematów. Już dawno nie było takich bardzo gorących tematów, tak więc zapraszamy. Ten cały materiał jest dosyć długi, będzie podzielony na dwa odcinki. Dzisiaj będzie odcinek pierwszy, także zapraszamy. Popatrzymy trochę na tematy, o które właściwie już pytacie nas od dłuższego czasu. Spojrzymy dzisiaj, jak się będzie rozwijać sprawa w Ameryce, ponieważ to, co się będzie działo w Ameryce, będzie miało ogromne znaczenie na cały świat, również na Polskę. I tak jak rzeczy będą się układać w Ameryce, tak również będziemy widzieli efekty tego wszystkiego u nas, w Europie i na resztę świata. Jest to temat bardzo ważny i tu właściwie ważą się losy całej ludzkości, można by powiedzieć. Może nie całej, bo kraje tak jak kraina R to sobie radzi bez tego, tak? Ale mimo wszystko większa część społeczeństw na świecie będzie pod wpływem tego, co się wydarzy w Ameryce. Wy pytaliście odnośnie, czy Donald T. będzie prezydentem, czy będą wybory, czy dojdzie do tych wyborów, czy coś się stanie, czy stanie się jakiś atak terry i tak dalej. Tutaj mówię okrężną drogą. Czy coś się bardzo groźnego wydarzy? Także to są mniej więcej te pytania, o które pytaliście już nas od bardzo dawna. I postanowiłyśmy to zjasnowidzieć. Od razu uprzedzam, że jest to temat bardzo ciężki do zjasnowidzenia. Jest to temat wyborów w ogóle jakichkolwiek, nie tylko odnośnie amerykańskich, ale jakichkolwiek, jest bardzo ciężki do przewidzenia, jest bardzo ciężki do zjasnowidzenia, dlatego że jest bardzo dużo czynników, które wchodzą w grę i mogą się też radykalnie zmienić. Także to nie jest tak, że jakaś przyszłość jest nam wypisana gdzieś na cyrografie albo w niebiosach i po prostu tak będzie. Wiele wydarzeń na świecie nie jest zapisana gdzieś tam na cyrografie u Boga, czy w piekle, czy gdziekolwiek, tylko wiele wydarzeń jest, jakby można by powiedzieć, taka ruchoma, że mogą się wydarzyć, a nie muszą. I to zależy właśnie od wielu czynników, a niektóre wydarzenia są jakby przypisane, można by powiedzieć, że się wydarzą, ale nie zawsze tak jest, więc odnośnie tego, kto będzie rządził i co się wydarzy w przyszłości w danym kraju, nie zawsze jest jakby statyczne i można to tak jakby na 100% ocenić, że tak będzie. Dlatego tutaj chcę wziąć taką trochę rezerwę na zasadę taką, że to, co będzie zjasnowidzone, trochę wziąć na dystans, ponieważ my będziemy jeszcze jasnowidzieć na ten temat. Im bliżej będziemy daty wyborów, to będziemy jeszcze to jasno widzieć kolejnym razem, żeby to potwierdzić, ale dzisiaj zrobimy takie wstępne jasnowidzenie, wstępną analizę, jak to wszystko będzie się układać. Tak więc zaczynamy. Na obecną chwilę widzę tutaj duże przeszkody w realizacji tak w 100%, żeby te wybory się odbyły.
bardzo duże przeszkody. Można by powiedzieć na dzień dzisiejszy, że do tych wyborów najprawdopodobniej nie dojdzie. Jest tendencja przewagi, że te wybory się nie odbędą. I najprawdopodobniej się wydarzy coś celowego w Ameryce, żeby do tego nie doszło. I tu jest opracowywany cały plan. Cały plan na to, żeby właśnie to zrealizować. Tak to się na dzień dzisiejszy zaznaczam. Na dzień dzisiejszy tak to się przedstawia. My byliśmy już świadkiem tutaj wielokrotnie potępiania kandydatury tego na te, zatrzymywania go w jakiś sposób, żeby on nie startował. To znaczy takie podkładanie kłód pod nogi, można by powiedzieć. To już widzieliśmy, że takie sytuacje miały miejsce w Stanach, w różnych przemówieniach i tak dalej. Nie będę wchodzić w tematy już głębiej. I to, co się działo, to było też jakimiś oznakami tego, że oni tu próbują kombinować na wszelkie możliwe sposoby, ta strona, która obecnie rządzi, aby zdyskredytować jego kandydaturę, tak? I cały czas będą to robić. Tu się nie zatrzymuje nic. Oni jak nie tą drogą, to inną będą robić. Tak na to wychodzi tu. Tak wskazuje kierunek jasnowidzenia. Czy to idzie tą narracją. A plan B to jest taki, żeby jeżeli im się nie uda wykluczyć tej osoby na T, która ma kandydować, to mają plan B. I ten plan B jest bardzo, bardzo silnie realizowany, żeby właśnie nie pozwolić objąć władzy Donaldowi T. Tak to się przedstawia w tym momencie. To ja mam pytanie odnośnie tego planu B. Czy to będzie się wiązało z tym, że będzie jakiś atak terrory w Ameryce? I będzie jakaś tona W domowa w Ameryce, że wybory się nie odbędą, czy to będzie to, lub będzie to, co teraz już jest, można zauważyć tendencję właśnie, że się już coś dzieje, tak, odnośnie Dalekiego Wschodu. Czy to będzie szło w tamtym kierunku? Tu bardziej widzę, że idzie to w kierunku W, nie tego W domowej, tylko W takiej z tym właśnie Bliskim Wschodem. Tak jak mówiłam w którymś z jasnowidzeniu całkiem niedawno, że oni będą wszystko robić, żeby jakby tylnymi drzwiami prowokować, żeby doszło do tego na W. Ten kierunek, który się wyłania na obecną chwilę, to będzie właśnie zatrzymanie też tych wyborów między innymi jakimś pretekstem wywołania czegoś zapalnego w Stanach, żeby był powód do wkroczenia na to W z Bliskim Wschodem. Czyli i to takiego bardzo, bardzo konkretnego, to będzie takie poruszenie, można powiedzieć, bo coś się bardzo takiego będzie działo wokół tego, ja tu widzę, w ten sposób. To nie będzie na tą zasadę, że ludzie będą się buntować i będą tam W domowa powstanie, to nie będzie taka sytuacja. To będzie coś takiego. To oni planują coś bardzo konkretnego, z konkretnym pretekstem,
żeby właśnie ludzie widzieli to, że jest ten pretekst i inaczej nie da się zrobić, jak nie zrobić tych wyborów i po prostu będą coś takiego planować. Jeżeli im się to uda, to te numery przejdą. Bo to tak na to wskazuje. W 90% ja bym tu mogła powiedzieć, że widzę, że tych wyborów może właśnie nie być. Albo bynajmniej jak się odbędą, to się coś wydarzy. W trakcie lub po. I to coś się wydarzy. Po prostu coś się wydarzy. Coś się wydarzy. Obojętnie, czy to będzie celowe działanie, czy to będzie prowokacja, fałszywa flaga, cokolwiek to będzie. To tu się coś w tym wokół tych wyborów będzie bardzo działo na ostrzu noża. Czyli wniosek z tego, że oni nie dopuszczą do przeprowadzenia normalnie, w normalny sposób wyborów, żeby wyszło, że wygrał ten na te, tak? Tak, tak. Nie będą chcieli dopuścić. Ale czy się uda? Czy to im się uda, że jak popsują te szyki i zatrzymają to w jakiś sposób, czy im się to uda? Czy widzimy tutaj jakąś taką tendencję, że oni dopną swego i ten plan B się ma szansę zrealizować? Tak, to jest bardzo realny scenariusz. Ja tu widzę jeden z takich, który najbardziej jest realny, to jest właśnie ta sytuacja. Także mówię, na 90% ja jestem pewna, że do tego może dojść. Ja już zresztą od bardzo dawna mam takie przeczucia, już dosyć bardzo, bardzo dawno, że tak naprawdę od wielu lat, że właśnie ten Donald na te nie będzie sprawował prezydentury następnej kadencji. To ja zaznaczam oczywiście, że Donald T. nie jest żadnym rycerzem na białym koniu ani wybawcą. To tu, żeby tego nie mylić z tym, że to jest jedyny dla nas ratunek jakiś. To nie jest ratunek dla nas. W jakimś sensie może, że będzie jakieś może inne zmienienie kierunków, ale to nie jest ratunek jako dla świata. Na przyszłość. Także tutaj też to trzeba mieć na uwadze. No to jeżeli on nie będzie i popsują coś z wyborami, to pytanie jest, czy te wybory się odbędą później? To może potrwać nawet kilka lat. To znaczy, tak, ja tu widzę, że oni robią wszystko, żeby mieć jeszcze dodatkowy czas. Bo mając dodatkowy czas, zatrzymując to w jakiś sposób, nawet jeśli oni wywołają kompletny chaos i przedłużą to w jakiś sposób, to oni zyskają na czasie. Bo to nie chodzi o to, że będzie obecny prezydent, który jest teraz w Ameryce, ten dziadek, to nie chodzi o to. Dziadka mogą zdjąć, postawią innego z tej samej demokratycznej partii, jakby zamiankę zrobią, tak? I będzie dalej kontynuacja tego, co jest. Oni zyskując na czasie, będą mogli działać na niekorzyść oczywiście dla nas dalej, tak? Ich plan realizować. To bardzo im się to też nie udaje w jakimś stopniu, ale oni myślą tak, że oni zyskają to na czasie, więc oni będą mieli jeszcze jakieś zaplecze takie, bo też nie będą mogli tego w nieskończoność utrzymywać, tak? Także im jest bardzo na rękę, że oni właśnie zyskają ten czas i w tym kierunku to idzie. To jakby się tak stało faktycznie i nie będzie tych wyborów i będą musieli coś ludziom powiedzieć, że to rzekomo będzie według prawa, tak? I sytuacja może się przeciągać nawet kilka lat, to co ludzie na to? Czy widzimy, że ludzie to akceptują, czy są oburzeni,
czy mają jakąś cierpliwość i czy wiedzą, czy ludzie widzą, że to jest jakaś prowokacja. Na początku to będzie wyglądać na bardzo realny scenariusz. Dopiero w późniejszym czasie ludzie będą widzieć, że coś jest nie tak. I to może być właśnie z tego duży problem tam w Ameryce. Podburzanie. Jeden drugiego będzie podburzał i z tego będą kłótnie po prostu. Będzie ten chaos ogólnie. Czy widzimy coś takiego, że ludzie to akceptują? To znaczy będzie chaos, nie. Ale czy większość ludzi się będzie denerwować i w rezultacie będzie widzieć, że to było celowo zrobione? Większość ludzi będzie widzieć, że jest to celowo zrobione, ale nie od samego początku. A czy przez to wszystko ludzie się bardziej zbudzą i zrozumieją? Że są części tak, w jakimś procencie tak. Tu jeszcze mam pytanie odnośnie, czy, bo jak oni zyskają na czasie, to wiele rzeczy może jeszcze się bardzo złych wydarzyć. Czy jest na przykład planowane zabójstwo Donalda T. w międzyczasie, żeby się go pozbyć? Nie. To nie będzie tak, że oni go zabiją. Nie zabiją go, bo... No bo on należy też do tej frakcji jakiejś, która jest tymi elitami, więc oni nie zabiją. No odgrażają się. To odgrażają się, ale to nie mogą go zabić, bo oni zabijając go poniosą konsekwencje straszne. To można powiedzieć, jakby jest jedna mafia i druga mafia. I te dwie mafie mają, można powiedzieć, podobny cel, ale różnią się jakimiś minimalnymi kierunkami, tak? I ci chcą w tą stronę iść, a ci chcą iść w tą stronę, co nie oznacza, że ta strona jest dobra i ta strona jest dobra, obie strony są złe. Ale oni, jeżeli będą się zabijać nawzajem, to po prostu ktoś, kto jest nad nimi wyżej, tak? To ani jedna strona, ani druga strona nie będzie miała dobrze, więc oni wiedzą, jakie tego są konsekwencje. Oni mogą jedynie walczyć w ten sposób, w jaki walczą obecnie. A zabijając go, po prostu wiadomo, że zrobili to celowo, więc oni nie mogą tego zrobić. Za Donaldem T też stoją te osoby z drugiej mafii, więc to jest tak, można powiedzieć, że jeżeli my wyjdziemy z tego jednego, co mamy teraz, demokratycznej tej partii, to my idziemy z deszczu pod rynnę. To tak to można tłumaczyć. Takie lepsze wydanie trochę, ale tak naprawdę to nie prowadzi w perspektywie przyszłości też do niczego dobrego dla nas. To samo to hasło, które jest głoszone Make America Great Again, mówi samo za siebie, czym to na przyszłość będzie, jakie to będą konsekwencje na przyszłość dla reszty krajów. Na ten temat będziemy może robić inne jasnowidzenie, bo to jest temat bardzo też skomplikowany, ale w perspektywie przyszłości to nie widzę tutaj dobrych rzeczy. Od tej drugiej strony, jeśli chodzi o politykę Donalda T., to oni są zagorzałymi imperialistami i będą dalej prowadzić tą politykę imperialistyczną i amerykańską hegemonię i to po prostu to mówi samo za siebie, jaka będzie prowadzona polityka, gdzie dla Ameryki najgorszym wrogiem jest państwo, mocarstwo można powiedzieć, na literę H, CH, tak? I z tym będą walczyć w przyszłości. I będą bardzo chcieli ograniczyć, aby kraje BRICS nie miały władzy i do tego będzie dążył właśnie Donald T.
co wróży to w perspektywie innych krajów, kolonizacją pod buta imperialistycznej polityki Donalda T. I tak to będzie wyglądać, tak ja to widzę tutaj. Więc ta frakcja od strony Donalda T. będzie walczyć z krajami BRICS. Chce ich rozbić całkowicie i to będzie na zasadzie takiej Make America Great Again, że oni się będą chcieli bogacić, tak? Bogacić za wszelką cenę, bogacić, co jest oczywiście no, bardzo dobrym, dobre, tak? No, kraj się bogaci, ale kosztem innych krajów. I to głównie będzie właśnie kosztem Europy. Cała Europa będzie wtedy zubożała, będą chcieli rozbić właśnie kraje BRICS-u. I to bogacenie się za wszelką cenę i władzę spowoduje dominację, czyli my jesteśmy dalej w tej dominacji, obojętnie jaki będzie przywódca w Stanach, my kontynuujemy dalej dominację, gdzie to nie powinno w ogóle mieć miejsca, tak? Bo my wiemy, czym jest dominacja i czym jest kolonizowanie innych krajów, co do tej pory Ameryka robiła i kraje anglosaskie, tak? My to znamy z historii. Więc dalej będzie to kontynuowane, a kraje BRICS chcą współpracy, nie chcą dominacji. I kraje BRICS dążą do wielu biegunowości, a Ameryka dąży do dominacji. I to koliduje. I to jest po prostu tak proste, aby to odczytać, bo my widzimy już po prostu ruchy, jakie się dzieją, tak? Widzimy te ruchy, no ktoś może tego nie widzi, ale po prostu widać ruchy w polityce, jak to się dzieje, jak to się odbywa. Oczywiście politycy sami dają już znaki też, w jakim kierunku to będzie, tak? No, więc tu tak to prowadzi ta energia. I frakcja Donalda T. nigdy się nie zgodzi, aby współpracować z krajami BRICS i pozwolić im na ich dominację, bo oni by narzucali wtedy Ameryce, tak? Ale to nie chodzi o narzucanie, tylko chodzi o wspólne jakby równouprawnienie w działaniu i w tej całej ekonomii. Tu nie chodzi o to, że ktoś ma być większy, mniejszy, ma mieć więcej lub mniej, to chodzi o tą wspólnotę. I teraz Ameryka nigdy z tym imperialistyczną swoją polityką nie zgodzi się na wspólne udziały z krajami BRICS. Tego nie będzie. Na równych warunkach. Tego nie będzie. I będzie toczona wojna. Jeśli władzę obejmie Donald T., będzie toczona wojna z krajami BRICS. Zresztą my już tu widzimy sygnały, dlatego że sam Donald T. mówi, że zrobi sankcje na Chiny. Będą chcieli przeciągnąć Indie na swoją stronę w celu, żeby Indie nie poszły z BRICS-em na 100%. I będą mieszać z krajem na R, aby skłócić Chiny z krajem na R. I będą to prowokować. Cel jest bardzo, bardzo jasny i wyraźny, powtarzam. Bardzo jasny i wyraźny. I tu nie ma inaczej. Iran też będą traktować jako główny wróg, więc tu nie będzie żadnej pokojowej polityki, jeśli chodzi o te sprawy, jeśli Donald T. będzie sprawował tą władzę. I nabieranie się na jego też takie słowa i różnego typu hasła, to jest, można powiedzieć, taki kiełbasa na sznurku. Ja tu tak widzę. Także on dla Ameryki chce oczywiście jak najlepiej, ale to jest nie ta droga. To nie jest droga dominacji, zrobienie z Ameryki mocarstwa, które będzie dominować, bo już się czasy dominacji, można powiedzieć, powinny
czasy dominacji się zakończyć. Dominacja to jest kolonizowanie, to jest wyciskanie soków z innych krajów, czerpanie zysków, tak jak my to obecnie mamy teraz, że my bierzemy gaz czterokrotnie większy z Ameryki, Ameryka na tym zarabia. Dlatego tylko, że Ameryka rurociąg tam wysadziła na Bałtyku. No, po prostu i szpąci, i odwraca, i to jest dalej prowadzona ta sama polityka. Tu się tak za bardzo, można powiedzieć, za wiele aż tak nie zmieni. No może w jakichś kontekstach się gdzieś tam coś poprawi. Może nie będzie tego, bo ci jedni mordercy, powiedzmy, chcą nas zabić na, tak jak powiedzmy nas jakby zabili z chęcią szczykawkami, tak? No to ci będą nas zabijać w inny sposób, prowadząc swoją politykę. Ja tu nie widzę, można powiedzieć, jakiegoś uratowania, bo jeżeli taka polityka będzie prowadzona dalej, tylko trochę w innym wydaniu, ale dalej będzie prowadzona ta cała hegemonia tego, co Ameryka chce, tak? To my daleko nie zajedziemy. Wszystkie kraje będą wyciskane jak cytryna. I to będzie wyciskać Ameryka. Ja to tak widzę. Dla wzmocnienia samego siebie. I my to znamy z historii. Kim była Ameryka na początku dziejów, kiedy była sytuacja z Indianami na przykład, tak? No to by dużo tu mówić na ten temat, ale my znamy, jak Amerykanie się zachowują. No co oni zrobili? Tam jest dalej, to była kiedyś republika, tam była prowadzona imperialistyczna polityka, która do dzisiaj jest. Te działania amerykańskie do dzisiaj funkcjonują w podobny sposób, tylko w nowoczesnych czasach. W tym temacie imperializmu oni nie chcą tego oddać, oni nie chcą popuścić, oni nie chcą równości, oni nie chcą współpracować, oni chcą się bogacić po prostu na cudzej krzywdzie. I tak działa ich polityka od samego początku. To nie jest to, że Donald T. mówi, że on nie chce wojen. No to on sobie tak może mówić, ale jeżeli przyjdzie zagrożenie dla Ameryki, bo on chce Amerykę zrobić great again, no to będzie musiał toczyć tą wojnę, żeby ją ratować, tak? Bo każdy kraj będzie się chciał bronić wtedy. To jest oczywiste. Więc te całe kierunki, które tu się przedstawiają, bo to są tylko przykłady, które po prostu ja nakreśliłam, ale ta cała Ameryka tu z jasnowidzenia tak pokazuje, że będzie prowadzona, ta polityka będzie prowadzona w ten sposób dalej, w którym ona była prowadzona, czyli no teraz tamci narobili bałaganu, można powiedzieć, większego i mają swoją jakąś tam frakcję, którą idą gdzieś tam nas mordować w jakiś sposób i próbują, to ta frakcja może nie będzie nas z premedytacją chciała mordować, ale w jakiś sposób wyciskać będzie z nas tak soki, że my też będziemy w jakiś sposób podupadać na tym wszystkim, tak? Mieszkając w jakiejś Europie czy w innych krajach i tak dalej. Po prostu te soki będą z nas wyciskane. I tak będzie szło to tym torem. No z jednej strony może gdzieś tam będą pewne poluzowania w jakichś tematach, tak? Bo oczywiście najpierw trzeba ludziom dać coś dobrego, żeby widzieli, że tu się dzieje dobrze, ale potem będzie wyciskanie cytryny. I tak to się przedstawia tu. Jeśli chodzi o dla Ameryki, rządy Donalda T., tak, tam w Ameryce będzie się poprawiać, ale reszta świata to będzie wyciskanie cytryny. Tak to będzie wyglądać, więc my nie liczmy tutaj na cuda i wianki ze strony amerykańskiej. Jeśli do tego właściwie dojdzie, tak, ale wszystko wskazuje na to, że do tego nie dojdzie. No to jak do tego nie dojdzie, to my mamy też bardzo złą, to mamy jeszcze gorszą sytuację, można by powiedzieć. Bo ta frakcja, która obecnie rządzi, to oni chcą dobrać się do kraju na R, żeby poprzez osłabienie kraju na R dobrać się do kraju na H. A frakcja Donalda T chce pokoju z krajem na R, żeby
zbuntować kraj na R, żeby stanął przeciwko krajowi na H, i tu wchodzi jeszcze rozbicie BRICS-a. To są te takie podstawowe różnice, czym się te frakcje, te dwie frakcje tych mafii, jak to stoi za mafią Cina Rzet, to już wiecie chyba, o co chodzi. To są mafie, które się po prostu ze sobą ścierają. I tak jak wszyscy wiedzą, już powinni zresztą wiedzieć, że w Ameryce, no nie tylko w Ameryce, ale przeważnie w Ameryce jest to bardzo ewidentne, że tam rządzi lobby Żyd, gwiazda z kraju na I. I jedna frakcja i druga frakcja są tymi samymi na ży, tak? Dopóki my mamy to na świecie, to my do niczego dobrego nie dojdziemy. I to jest tak zakorzenione, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby tu były inne frakcje, więc tak czy inaczej my idziemy w bardzo złym kierunku, obojętnie czy my będziemy mieli to czy tamto, to do niczego i tak dobrego nie wróży. No ale jak zostaniemy przy tych bandytach, którzy obecnie rządzą, to oni nas szybko chcą po prostu wytępić, tak? W bardzo szybkim tempie. To jest jeszcze dla nas bardziej niebezpieczne. Tak, ci chcą bardzo drastycznie, a tamci chcą taki swój, można powiedzieć, bardziej inteligentny sposób też coś ugrać dla siebie, tak? Kosztem powiedzmy innych krajów to się może odbyć i będzie tak, że nie będzie to dobre też. W dłuższej perspektywie lat, bo nikt nie będzie tam też opływał jak pączki w maśle. Te czasy już się skończyły. I nawet gdyby to była polityka Donalda T., to ludzie też bardzo odczują negatywne skutki w rezultacie późniejszym tego. Bardzo negatywne. Nie będzie to też dobrze wyglądało. To można powiedzieć, zrobi się takie trochę lepsze wydanie, ale to nie będzie też dobre dla ludzi. Nie będę już więcej tego tu analizować, tego jasnowidzenia na ten temat. Bo to jest dalekosiężny temat i teraz mi to jakby weszło teraz w jasnowidzenie, ale to jest temat na inne jasnowidzenie, więc tu tylko jest strącony dany temat i będziemy jeszcze jasno widzieć na ten temat inne rzeczy tego typu, więc tą politykę dalszą, w perspektywie dalszej, tak? Ale podsumowując to, co się wydarzy w tym roku w Ameryce, będzie bardzo, bardzo istotne i zaważy na przyszłości dalszej dla wszystkich ludzi na tej ziemi. Także to tyle z tego jasnowidzenia. Dzisiaj był odcinek pierwszy i zapraszamy Was na kontynuację tego samego tematu odcinka drugiego. Koniecznie pilnujcie nasz kanał, ponieważ będzie tam bardzo też dużo ciekawych informacji. Do usłyszenia. Do usłyszenia.